Cześć, siemano wam wszystkim. Witam was w kolejnym filmiku. Chyba za dużo wstępu powiedziałem, ale to szczegół. Powiedzmy, że chciałbym wam trochę powiedzieć o tej mojej, o tych postaciach wszystkich, które mam. Pierwsza postać, którą posiadam, moja główna postać teraz to Wojbody 35 level, którego już znacie. Woja Mentala 65 level, już poznaliście skille, powiedzmy, że blisko do G. Przynajmniej silne i duchowe. Walnięcie tam M5 jest. Powiedzmy, powiem wam, że tutaj 20 Quaura i jeszcze jedna Q i będzie M3. Więc nieźle idzie. Codziennie sobie ustawiam tak te księgi Berserk, Aura i Język Shinso, ponieważ mam ich tutaj trochę w dozo. I je sobie właśnie tak otwieram. No, dzisiaj już otworzyłem. Soki z korzenia Gango, powiedzmy, przydają się czasem na metkach, jak widzę, że już prawie będę dead, to klikam tutaj z prędkością światła, żeby troszkę wypocić tego HP, żeby nie padnąć. Z kryształy energii, to jest powiedzmy, że pomocne. Na mniejszym levelu powiedzmy, że nie aż tak bardzo pomocne, ponieważ nie daje nam aż tak dużo HP. Nie rozkminiłem tego do końca, ale jak mamy 5% energii, to nam daje jakby 5% z 2K, czyli 50 HP. Czyli stąd 50, stąd 50 i stąd 50. Przetopów nie liczy ze zbrojki 50. I to tak jakby sumuje i dodaje nam całe HP. No ja z kryształem 5% mam o 200 HP więcej. O 200? Nie, więcej, bo jeszcze Ebo mam. No to tak z 250-260 HP mam więcej, wiecie, to zawsze coś. Bo ja tutaj witam, mam tylko 29. Wolałem wymaksować sobie siłę dla większego DMG. Jeszcze się zastanawiałem, co zrobić z tą zbrojką. Jak widzicie, ma tutaj 10 do peżeta i 2K. 10 mieczem i praktycznie niepotrzebne. Myślę nad tym, czy ją jeszcze miksować. Nie jestem pewny. Chciałbym wyciągnąć jak największe DMG, ale ciężko na razie z miksami. Nie wiem. No w sumie nie ciężko, ile to podeksuć postki do 20 levela, ale powiem wam, że brak chęci. Bo może potem nie wbić tego peżeta, a w sumie jak mam w srebrnej branży już te 10 do peżeta. Lepiej mi się chyba już 20 i troszkę mniejsze DMG. A przy okazji właśnie pokażę wam całe Q. Tutaj mam zbrojka, branza, Ebo, chyba już widzieliście, pięciokątna, kozaczki. Normalny jakiś taki naszyjniczek. Na razie mnie nie stać na jakiś lepszy. Poczekam na święta. Postaram się sam wymonować złoty naszyjnik. I myślę, że będzie dobrze. Tu taka zbrojka do biegania. Kupiłem ją okazyjnie za 20K. Myślę, że to niedużo. Wiem, że KD Speeda plus 1 to w sumie. No ale te 8 Speeda to zawsze coś. Żelek nowy. To muszę wam powiedzieć, że sprzedałem swojego za 400 albo 450, 400 i jakieś tam zbrojki plus 9 dla Suro od 18 i od 48 plus 6500 peżeta 3KD plus 3. A tego żelko kupiłem za 250K. Kolon napisał, że mix. No w sumie to mix, ale 30 regę peżet mi się przyda. W sumie te 6 na magię. Nie jestem pewny w 100%, ale co zrobimy w innym filmiku. Jak działa, czy działa bon na magię, czy na strzały w redlesie, to sprawdzimy. A w sumie nie mam jak sprawdzać, bo nie mam nic na magię. To przyjdzie z czasem. Tego FMS-a już znacie. Sprzedałem go komuś, potem odkupiłem od kogoś, w ogóle innej osoby i mam go z powrotem. To jest mój stary FMS. Co tu jeszcze mam? Pięciokątna to norma. Przetopy oczywiście ciągle mam full, żeby wyciągnąć jak najwięcej HP. HP mam tutaj 13,3K z kryształem energii 3%. I 317 defa. Powiem wam, że bojowy bardzo dużo daje. Dużo zręczność, a jak zręczność daje, to nie padam tak szybko. Hity oczywiście mam większe. Jak możecie sobie zobaczyć na filmikach challenge, metki, czy tam bossy, zobaczycie sobie jakie mam hity. Królową pająków próbowałem ubić, nie ubiję. I w sumie żal.
po 350 jen hitam, 350-400 i kryty 800 wchodzą, 700-800. No i no nie ubiję jej, no co, słabe mam DMG. Zielone potki czasem kupuję, wiecie, przydają się, bo z Bergiem mamy 150 speeda ataku, to jeszcze dla mnie to jest za mało, bo ja muszę metka ubić w 30 sekund, bo jak dłużej go biję, to mi się nudzi. Powiedzmy, że mam jeszcze 3 zęby orka, a muszę oddać jeszcze 4. Tu jeszcze nic nie używałem z tych skrzyń, jeszcze mam tu 5 bodzi. Zrobię filmik w Redlessie. 35 level kontra Red Lass. Powiem wam, że sam się dziwiłem, jak ubiłem metka 8-5. Ale to wam jeszcze pokażę. Konia mam dalej na 11, chyba będę robił na 12, 13, w sumie do 20 levela zrobię. Myślę, że dam radę, golemy, zawet jaki to żaden problem. Zastanawiam się tylko, jak będzie w piekle. Ale to zobaczymy. Myślałem nad kupnem riba. Jakiegoś średnie, coś tak koło 40, na pewno bym miał większe DMG niż FMS. No ale jak widzicie, nie mam na razie za dużo kasy. Trzymam, codziennie ubywa kasy. Na razie sklepików nie stawiam, bo w sumie na razie kasy mi nie brakuje. Jak mi zabraknie, to zacznę robić sklepiki. Mam trochę kasy jeszcze pochowanej. Powiedziałem sobie, że pochowam po różnych kontach, żeby mi potem nie brakło. Ale ta postać, to już ją będę grał w sumie do końca. Oczywiście będę miał jeszcze buwkę tamtego mentala, ale ta postać, tym bodem już nie będę zmieniał żadnych kont. Nie będzie już żadnego, nic, po prostu to będzie moja jedna, jedyna postać, którą będę grał. I myślę, że będzie dobrze. Buffa mam, 35 level, w sumie zastanawiam się, czy wam by go nie pokazać. Powiedzmy, że wam go pokażę w następnym filmiku. Tak więc myślę, że się dowiedzieliście trochę o mnie, o mojej postaci. Skille powolutku wbijam, jakoś leci. I jeszcze nie będę stał na tym 35 levelu do końca. W sensie do końca w sumie nie wiem czego. Ale nie będę nim stał na C5, chcę wbić skille na P, dorobić się EQ, którym będę dawał radę w DT, żeby sprawnie wybić spota, czyli potrzebowałbym EBO plus 9, mieć BD 20 DT, Branza 20 DT, Żelek 20 DT i wystarczy. Jakąś fajną trutkę mam zamiar kupić, potem jeszcze jakieś EQ, trochę na grotę, coś tam na magię, żeby na wróżkę latać. Ale to wszystko z biegiem czasu i na to wszystko chcę zarobić na 35 levelu. Czekamy na łączenie serwerów i zobaczymy, co będzie. Na pewno będzie więcej ludzi, na pewno będzie więcej ksucia, na pewno będzie mniej metków, ale na pewno będzie więcej PvP, więcej rzeczy, więcej itemków. Powiedzmy, że wszystko będzie tańsze. To w sumie jak na razie plus dla mnie, bo na razie mam jeszcze troszkę kasy pochowanej wszędzie. Te wody na szycie, powiem wam, że zrobiłem sobie tak w sumie dla jaj. Kupiłem 200 bzu za 20 kk, miałem 200 kwiatów z brzoskwini, kiedyś kupiłem. Zrobiłem sobie tak jakoś na metkach, kiedyś na metkach odpalam sobie, czytamy jakieś drobne PvP F1 z jakimiś 40-30 levelami. No i co? Myślę, że to na tyle w tym filmiku. Dzięki za obejrzenie. Na razie.